Witam Was, kochani, w ten piękny dzień, 8 marca, Dzień Kobiet. Ja jestem bardzo, bardzo jakoś tak poruszona tym, że mam swój dzień, taki piękny, dziś. Może nie będzie on dzisiaj, jak chodzi o pogodę, jakiś taki, wiecie, mega super piękny, ale no może jakoś nie bez powodu właśnie 8 marca obchodzimy ten Dzień Kobiet, właśnie w taką pogodę, jaka ona jest. I możemy jakoś w elastyczny sposób spróbować się do tego dnia, do tej pogody konkretnie dopasować. Dzisiaj w Krakowie jest, nawet tam jakieś słoneczko widziałam przez chwilę, ale też ma być raczej tak chłodnawo. No ale jak już będzie słoneczko w ciągu dnia, a widziałam, że ma być i nawet trochę chłodniej, no to wiecie, zawsze można jakiś spacerek sobie urządzić. Pobyć trochę na świeżym powietrzu. Także tak to. No i ja dzisiaj mam, słuchajcie, taki dzień, że, bo tego właśnie potrzebuję. Mam taki dzień, że nic nie planuję. To znaczy nie mam konkretnych planów, że już od rana wiem, co będę robić. Tylko to jest taki dzień, że ja po prostu właśnie się obudziłam chwilę temu. Postanowiłam się do Was od razu odezwać. Obudziłam się... Obudziłam się i właśnie z takimi myślami, że właściwie co ja dzisiaj zamierzam. I dokładnie przyszło mi to do głowy. Nie wiem, co zamierzam, nic konkretnego jakby nie nakładam na siebie. Jak ten dzień wyjdzie, jaki będzie, taki będzie. Ja mam nadzieję, że będzie po prostu piękny i radosny. Wam, kochane kobietki, tego samego życzę, żeby ten dzień był piękny i radosny. Jeszcze pewnie w tej sprawie się odezwę, bo na razie to tak się witam z Wami, tylko jeszcze, wiecie, tak ledwo się prawie obudziłam, ale już postanowiłam się odezwać i z taką radością właśnie rozpocząć ten dzień i tego vloga. Także lecimy, zobaczymy, co będzie się działo. Moi kochani, najpyszniejsze moje śniadanko, owsianka, po prostu to jest śniadanie numer jeden absolutnie w moim menu. Bardzo je lubię. Owsianka na mleku owsianym oczywiście, z dodatkami przeróżnych owoców suszonych i nie tylko, takich jakie macie. Ja mam tutaj banana ze świeżych i oprócz tego mam też suszoną żurawinkę, ananasa, brzoskwinie. I posypałam sobie to, jest tam jeszcze oczywiście masło orzechowe i posypałam sobie to takimi wiórkami kokosowymi. Także uwielbiam absolutnie, więc teraz sprawiłam sobie taką przyjemność i będę sobie zajadać. I proszę bardzo, moje paznokcie. Tak wyglądają, zrobione, piękne. Sprawiłam sobie to, moi drodzy, na Dzień Kobiet. Jestem szczęśliwa bardzo, ponieważ lubię mieć zrobione paznokcie. Po prostu lubię. Mam malutki, dla tych, którzy nie widzą, malutki fioletowy kolor. Później kolejny mam takie ombre różowo-fioletowe i później trzy kolejne różowe i tak jest również u drugiej ręki. Dokładnie tak samo. Także słuchajcie, no bardzo, bardzo się cieszę. Takie sobie sprawiłam. Taką sobie sprawiłam radość i prezent na Dzień Kobiet. Siedzę sobie, moi kochani, tak sobie spędzam fajnie czas. Zjadłam śniadanko, poogarniałam się trochę, włosy sobie umyłam. Ubrałam sobie dzisiaj sukieneczkę i jest mi bardzo dobrze, czuję się kobieco i fantastycznie. Siedzę sobie, słucham muzyki. No, szukam sobie coś tam po sklepach, tak sobie przeglądam, jakieś różne rzeczy, jakieś kosmetyki, jakieś tam, no tak patrzę, co tam, gdzie jest. Także bardzo się fajnie czuję, naprawdę. Tego Wam również życzę. I również zróbcie sobie coś fajnego dla siebie, nawet jeżeli oglądacie to już jutro, w sensie, no, kiedy już minął Dzień Kobiet, to macie na to cały weekend. I tak naprawdę zawsze. Ja tu, słuchajcie, sobie dalej siedzę. Co prawda już mój mąż wrócił do domu i dostałam bardzo pięknego kwiata. Dostałam azalię, pokażę Wam za chwilę. Ale ja sobie tutaj dalej siedzę, trochę pogadaliśmy, sobie siedzę, coś tam sobie, wiecie, dalej przeglądam, czytam. Natomiast mam dzisiaj bardzo dobrze, ponieważ
zgłosiłam swoją potrzebę tego, żebym nie musiała robić obiadu. I poprosiłam moich mężczyzn, żeby mi ten obiad zrobili. Więc Michał wymyślił, że będzie robił pizzę i właśnie tam słyszycie w tle teraz działanie Thermomixa. Michał robi chyba sos pomidorowy. Także no powiem Wam, że fajnie, podoba mi się bardzo. Powiedziałam to mam. Gdybym nie powiedziała, to musiałabym robić obiad sama. Taka to jest sytuacja. Dokładnie. No, więc tak to. Zobaczymy, co jeszcze po południu, ale na razie sobie po prostu odpoczywam bardzo fajnie. Jest mi dobrze. No i kochani, przyszła moja wyczekiwana paczka wymarzone kosmetyki, na które po prostu czekałam, żebym mogła sobie je kupić, bo nie mogłam tego zrobić wcześniej, wiecie zresztą z moich vlogów. To jest jedna z firm, które bardzo chciałam sprawdzić, bardzo, bardzo chciałam przetestować. Bardzo mi się podoba, jak oni to zapakowali. To jest po prostu taki prezencik, taka paczuszka. No w sam raz na Dzień Kobiet, prawda? Jest prezencik i tutaj mamy kosmetyki, które zamówiłam. To jest zestaw na Dzień Kobiet, odmładzający. Trzy produkty. Są dwa kremy. Jeden jest na dzień, lekki krem na dzień, drugi jest na noc. Jest peptydowy krem i tutaj jest krem, jeżeli dobrze pamiętam, krem pod oczy. No, także powiem Wam, że no jestem podjarana bardzo. Zaraz to otworzę i się do Was odezwę. No więc przychodzę z tej strony. Już wiem, to nie tak było, bo ja tam oglądałam dwa zestawy, które mnie interesowały i się trochę pomyliłam teraz, jak do Was mówiłam, ale już teraz wiem. Mam tak, peptydowy krem na noc do twarzy, peptydowy krem pod oczy oraz wzmacniające serum. No to jest też takie serum, wiecie, które raczej stosować należy na noc. I teraz słuchajcie, proszę zobaczcie, jakie one są ładne, te opakowania. No naprawdę, ja nie wiem, jak to wygląda, tak wiecie, na wzrok, aczkolwiek wyobrażam sobie, bo wyczuwam tutaj piękne drewniane zakrętki oraz szklane słoiczki. Naprawdę ślicznie to wygląda. I uwaga, uwaga, będą pierwsze testy. W sensie takie testy, że powącham sobie zapach. Otwieram. Mamy tutaj oczywiście jeszcze zabezpieczenie. Jaki piękny zapach tego kremu, słuchajcie. Kurczę, jaki piękny. To jest jak taki słodki deserek, ale taki jak królewski słodki deserek. Przepiękny. Wanilię tam wyczuwam i jakieś inne odświeżające składniki. Bardzo, bardzo fajny, ślicznie pachnący kosmetyk. Ojejkuś, ale jestem zadowolona. To jest jedno. Teraz bierzemy krem pod oczy. Fajna sprawa, ponieważ tutaj nie ma takiego bardzo mocnego zapachu. Znaczy tamten też nie jest mocny, ale to jest taki naprawdę mega delikatny zapach. No bardzo, bardzo przyjemny. No jako, że to pod oczy, to super. I bardzo się cieszę, że pod oczy jest również w szklanym opakowaniu. Łatwiej się nabiera coś takiego. Ja o wiele bardziej wolę niż w tych takich tubeczkach. Teraz mam z Facebooka w takich tubkach i nie wyciąga się tego dobrze. No i uwaga, serum wzmacniające. Jakie fajne. Tutaj za to dodane jest, wiecie co? Jakby ktoś dodał... Były kiedyś takie cukierki, takie... mówiło się na to mordoklejki, ale one, to mówię o tych takich cytrynowych, one były takie owocowe, bo były też takie słodkie, takie karmelowe, a to pachnie jak jakaś taka cytrynka pomieszana z czymś. No i słuchajcie, co do konsystencji i tak dalej, to będziemy sobie o tym rozmawiać, jak już będę to stosować, więc gdzieś tam się do Was odezwę, jak wypróbuję. Więc to jest mój zestaw. Oczywiście chciałabym wypróbować też inne ich rzeczy, więc myślę, że gdzieś tam po trochu będę sobie dokupować. Łatwiej będzie dokupować, wiecie, tak po jednej rzeczy, kiedy już się coś ma. Fajnie, że te zestawy też tak są trochę poobniżane, więc też jak macie ochotę, to sobie tam wejdźcie na stronę i sprawdźcie. Bardzo polecane kosmetyki, więc jakby no ja na razie mogę tyle powiedzieć, nie? Ja sama nie sprawdzałam, więc jak sprawdzę, to dopiero przyjdę się do Was odezwać tak całkiem ze szczerą opinią.
Natomiast polecane bardzo. No przede wszystkim stawiają na składniki aktywne, co dla mnie no, ma teraz ogromne znaczenie. Uważam, że już jakby w tym wieku, w którym ja jestem, to należy na to zwracać uwagę. Bo można sobie stosować, wiecie, jakiś tam byle jaki kremik, znaczy nie chcę powiedzieć byle jaki, wiecie o co chodzi. Można sobie stosować kremik, który niekoniecznie na to stawia i to jest też okej, bo on oczywiście tam nawilża i zawsze tam coś daje, prawda? Natomiast no fajnie jak jednak już się na te składniki aktywne w tym wieku postawi, więc no to jest fajna sprawa. Więc tak. I co chcę jeszcze powiedzieć? Aha, no i właśnie, marzą mi się jeszcze tam te inne od nich, żeby sobie posprawdzać te wiecie, inne też rzeczy. Ale też chcę sobie posprawdzać, jak wiecie już zresztą, mam jeszcze marzenia na inną markę, ale no to już jakby nie teraz, nie w tym momencie. Mam nadzieję, że też sobie kiedyś to spełnię to marzenie. Dobra, mam fajne 3 kosmetyki, bardzo się cieszę i na pewno dzisiaj ich użyję. Ta-dam! No i moi kochani, ja już zdążyłam w sumie zjeść obiad. Co ja jeszcze zdążyłam dzisiaj zrobić? Powiem Wam, że mam dzisiaj taki bardzo spokojny, leniwy dzień, ale jednocześnie taki, że spędzam sobie czas na tym, co lubię. Jestem w sklepach różnych, między innymi oglądam kosmetyki, tak jak Wam już wcześniej mówiłam i wiecie co, siedzę teraz w sumie nad tym i zastanawiam się, co zrobić, czy pójść w kosmetyki do włosów, tak jak już sprawdziłam i miałam, na przykład Anwen, wiecie tam, świadoma pielęgnacja, pech, czyli osobno tam emolientowe, humektantowe, proteinowe i tam sobie to stosować. Maluszku, zaraz Cię tutaj przykryję. I to sobie stosować, słuchajcie, tak jak do tej pory. Czy pójść w kosmetyki naturalne, takie dosyć polecane, kosmetyki Insight. One są troszkę droższe, no ale pojemnościowo też można kupić takie nawet prawie że litrowe, tam chyba 900 ml. Ale one wtedy już nie są, wiecie, jakby nie ma tej równowagi pH, to znaczy w tym znaczeniu, że tutaj już nie ma tak, że ja sobie wyznaczam danego dnia, czy chcę, czy chcę emolienty, humektanty, czy proteiny i tak dalej. Tylko raczej jest tak, że mam jedną odżywkę i jeden szampon. Z tym, że no bardzo dobre składniki. No pytanie tylko, czy się sprawdzi, nie? Akurat do moich włosów. Podobno opinie naprawdę są świetne i podobno no naprawdę do... Tam są różne te serie, one tam są... Tam są na przykład linia do włosów suchych i zniszczonych, takich bardzo zniszczonych, do włosów farbowanych, do włosów właśnie rozjaśnianych, przeciwłupieżowe, do włosów, seria do na przykład włosów takich dla ludzi, którzy mają problemy skórne, jakieś poważniejsze, dla seria przeciwłupieżowa. No, tam jest bardziej to na serie podzielone, czyli że bardziej można kupić te kosmetyki w związku z problemami z włosami. Wiecie, czyli jaki mam problem z włosami, to sobie dobieram wtedy kosmetyki. Ja kiedyś tak stosowałam, no przecież tak kiedyś funkcjonowałam, ja wcale przecież kiedyś nie miałam, nie stosowałam wcale świadomej pielęgnacji równowagą pH, tylko właśnie w taki sposób. No i powiem Wam szczerze, że no mi się to wtedy sprawdzało, nie? Potem zaczęłam świadomie bardziej to robić i trochę bardziej wpływać na to, co kiedy używam. No ale z drugiej strony, kurde, no tak mnie kusi, żeby sprawdzić, wiecie? Żeby tak coś przetestować nowego. Więc tak siedzę i zastanawiam się, czy je kupić, czy ich nie kupić i czy jednak... Bo już mam w hebe, słuchajcie, w ogóle w koszyku jakieś różne maski emolientowe, proteinowe, te humektantowe. Maski pech mam w koszyku takie i z Anwen, i z Only Bio, i z Yop sobie tam pododawałam. No i kurde, nie wiem, co zrobić, wiecie? Naprawdę... Bardzo się zastanawiam nad tym. Mam ochotę zaryzykować, ale no nie wiem. No siedzę i nie wiem, co zrobić, kurczę. No, tam na przykład taki zestaw, to taki jest, wiecie, prawie po litr każdej z tych rzeczy. Dwie rzeczy, odżywka i szampon. Za 180 zł na przykład zestaw, nie? Natomiast w Hebe za o wiele więcej kosmetyków, bo tam pewnie chyba z 6 odżywek sobie dodałam do koszyka różnych, bo ja lubię też jak próbować to różne.
Jeden szampon, tam sobie wzięłam taki enzymatyczny z Anvena. No, słuchajcie, za tamte wszystkie kosmetyki chyba mnie wynosi, są one 200 chyba złotych. 200, coś takiego. No, to już taki zapas bym miała. Natomiast tu miałabym tylko dwa kosmetyki za 180 zł, no ale duże z kolei, nie? To też jakby wiadomo, że to też jakoś tam się opłaca. No kurczę, nie wiem co zrobić. No dumam i myślę i myślę i siedzę i się zastanawiam. Już w ogóle mi się robi zrobiło się ciemno i już zaraz muszę pomyśleć w ogóle nad kolacją, więc zaraz... Aha, no w ogóle jeszcze kupiłam po drodze szczoteczki soniczne dla chłopaków moich, bo w sumie nie mieli. Więc wiecie co, no po prostu dzisiaj tak zakupowo też bardzo. Natomiast no nie wiem co zrobić. No siedzę nad tymi kosmetykami jak popieprzona po prostu. Ja nie wiem, mam po prostu jakoś tak... Nie wiem, czy Wy też tak macie, że czasami jak Wam na czymś zależy... Znaczy, kurczę, ja w ogóle tak chyba zawsze mam, że jak ja chcę coś kupić, to ja muszę najpierw 500 razy sprawdzić wszystko, poczytać opinie, ale no dzięki temu potem jestem faktycznie zorientowana. To trzeba akurat przyznać, że jak ja już się za coś wezmę, to już naprawdę się tak rozeznam, że hej, i już potem naprawdę wiem, co robić i wiem, co kupować i wiem, co jest dobre i potem już naprawdę mogę służyć też radą dla innych. Także fakt jest faktem, że ja się za takie rzeczy zabieram, no długo mi to schodzi, ale potem już faktycznie mam wiedzę. No więc siedzę i myślę po prostu nad tymi kosmetykami, więc no nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, jeszcze chwila i może już podejmę w końcu decyzję. O, tak. No i słuchajcie, ja jestem już w kuchni, mam wieczór. Będę sobie jadła jeszcze. Została mi taka połóweczka pizzy na kolację. Ja oczywiście zjem sobie coś jeszcze do tego, bo to jest trochę za mało. Więc pewnie jakieś warzywka sobie zaraz ogarnę. I powiem Wam, co zrobiłam. Mianowicie, kupiłam sobie... Połączyłam troszkę to, ponieważ nie wiedziałam, co wybrać, no to tak, kupiłam tamten zestaw, owszem. Dzisiaj jest na Dzień Kobiet darmowa przesyłka, więc mi się udało, bo zaoszczędziłam tam kilkanaście złotych. I w Hebe kupiłam sobie po prostu dla bezpieczeństwa, żeby też jakby to mi się sprawdzało, to żeby też mieć jakby dla odmiany i trochę emolientowych odżywek i humektantową sobie kupiłam, proteinowe akurat mam, więc spoko. I jedną odżywkę pech i szampon enzymatyczny kawowy z Anven. I to sobie kupiłam, słuchajcie, i mam naprawdę zapas na dłuższy czas, myślę, że już bardzo długi czas, nie będę nic do włosów zamawiała, no bo tamte są po 900 ml, ten zestaw taki z Insight, więc to naprawdę będę miała na długo. Także zabieram się teraz za jedzenie, słuchajcie, i widzimy się za chwilę. Moi kochani, zrobiłam sobie kolacyjkę pyszną. Do tego mówiłam, że zrobię sobie warzywa i zrobiłam. Mam frytki warzywne, tym razem tylko batata i jak to się nazywa? Burak. I oprócz tego mam trochę kapusty, sobie tutaj upiekłam, i brokułka. Także takie mam jedzonko na dokładkę. A, raczej to jest główne danie, a pizza była na dokładkę, bo było jej bardzo mało. No, także taka sytuacja, proszę bardzo. No i kochani, zobaczcie, jakiego pięknego dostałam kwiatka. Taka piękna azalia. Także będę miała, myślę, że to jest kwiatek, który pięknie będzie kwitnął mi cały czas. Może nawet potem będzie można na balkon go wystawić, jak będzie ładna pogoda, wiosenka. Także super, piękny jest. No i kochani moi, to jest ten moment, kiedy jestem w swojej łazience, związałam sobie już włosy. Generalnie jest już późno, wieczór, dzień dobiega końca, w sensie no właściwie to już prawie dobiegł końca. Ten taki fajny, świąteczny, więc teraz coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli idę się zrelaksować pod prysznicem, a potem będzie pielęgnacja kosmetykami, które widzieliście, że zakupiłam i które mnie bardzo, 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 bardzo cieszą i chcę Wam je pokazać. No i moi drodzy, jestem już umyta i teraz zabieramy się za pielęgnację. Oczywiście tonik z Facebooka mam akurat teraz. To jest to takie mleczko właściwie. Jest bardzo fajne, bardzo przyjemne w stosowaniu. Takie rzeczywiście mleczko, takie jak taki leciuteńki kremik, coś takiego. Ale to już o tym mówiłam, to już nie będę wspominać.
I tu jest jedna rzecz. Teraz bierzemy sobie wzmacniające serum ze Slavi Cosmetics. To jest dokładnie to, co Wam pokazywałam. Ach, leci mi tu coś. Dokładnie to, co pokazywałam, co kupiłam. Proszę bardzo, mogę sobie tutaj nabierać pipetką. Bardzo to jest wygodne. Tak po troszeczku daję. O, bardzo jest przyjemniutkie. Takie olejowe. Takie naprawdę fajne, słuchajcie. Takie jeszcze ma taki zapaszek, super. No, bardzo przyjemniutkie jest. I to jest serum. Proszę bardzo. No i to jest takie rzeczywiście, słuchajcie, serum olejowe. No, piękne. Takie przyjemne. To jest taka wieczorna aromaterapia. I tak sobie masuję troszkę, żeby było mi dobrze i przyjemniutko. I teraz, słuchajcie, biorę kremik. Nie, to nie ten. To jest pod oczy. Czekajcie, ja sobie to tutaj ściągnę. Mówi się tutaj to. Kremik. Kremik ma taką naprawdę fajną, bogatą konsystencję. Więc ja sobie go tak biorę, wiecie, tak no, nie chcę powiedzieć, że dużo, ale tak... Ojejku, jaki to jest piękny zapach. Ojejku. Aż po prostu naprawdę, aż się chce tego używać, wiecie? Aż się po prostu czeka na tą pielęgnację, tak po prostu cudo. Myślę, że tak jest, że się czeka właśnie. I tak ja myślę, że ja tak właśnie będę sobie czekać na to. Jak ja już powąchałam te kosmetyki, to już widziałam, że to będzie przyjemność. Przepiękne. Naprawdę. Więc przyjemna konsystencja, przyjemnie się rozprowadza. Bardzo, bardzo, naprawdę tak miło, miło, miło. Dobra, zamykamy. I jeszcze, słuchajcie, to jest peptydowy krem. A teraz będzie peptydowy krem pod oczy. Naprawdę, te opakowania w ogóle są takie fajne. Takie ładniutkie. Przepiękne. I teraz peptydowy kremik pod oczy. Bierzemy sobie. I zobaczmy, jak mi tu będzie. Co tak więcej dam, bo już dawno nie miałam takiego fajnego kremiku pod oczy. Znaczy, ten z Facebooka jest fajny, no ale nie jest aż tak bogaty. No i nie, no nie jest aż tak przyjemny, no nie ma co gadać. Jest fajny, ale no nie aż tak. Lubię go też, ale nie jest aż taki fajny, to naprawdę rewelacja. Kurczę, fajnie się to nakłada. Bardzo to jest przyjemne. Powiem Wam, że tak, takie fajne, fajnej konsystencji masełko takie. Takie wiecie, ojejku. Nic się nie trzeba starać, żeby to nałożyć, żeby to rozprowadzić. Jest super, jest naprawdę, bardzo jest fajne. Masełeczko. Kremik się, słuchajcie, pięknie wchłania, ja już widzę. Jejku, jaka jest gładziutka skóra, o ja. Muszę Wam powiedzieć, że cudo, naprawdę. To jest coś pięknego. Daje mi to ogromną przyjemność, ta pielęgnacja. Oczywiście będę mówić potem, jak już, wiecie, trochę poużywam, nie? I czy widzę jakieś efekty, ja jako ja. Ale sama przyjemność nakładania, używania tego, rozprowadzania jest ogromna. Przez to, że jest ten piękny zapach i przez to, że już widzę, jak pięknie wygładza mi się, to może jest nie do uwierzenia, ale naprawdę, jaką mam super wygładzoną buźkę i taką porządnie, ale to absolutnie porządnie nawilżoną. No bomba, naprawdę. Superowo. I ten kremik pod oczy też tutaj się ładnie, pomalutku wchłania. No super. No super. I ja mam wrażenie, że już stoję tak gładko. Ale to może być takie trochę sugestywne, bym tak chciała. Zobaczymy. Dobrze, kochani. Będziemy się już żegnać z tego miejsca, ponieważ już jest późno, jest wieczór i to jest taki moment, kiedy ja już ten dzień pożegnam. Był bardzo fajny, bardzo udany. Naprawdę jest mi bardzo dobrze. Fajnie go spędziłam. Tak sympatycznie. Zrobiłam wszystko to, co robiłam, robiłam naprawdę dla siebie i tak dobrze mi z tym było.
Myślę, że mogę sobie postawić bardzo dobrą ocenę za sięganie po pomoc innych, w sensie za zgłaszanie swoich potrzeb. No naprawdę, cieszę się bardzo. I teraz już pójdę sobie pewnie zrobić jeszcze tylko herbatki i pójdę, wypiję i pójdę po prostu spać. Także trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że Wy też spędziliście miło ten dzień. Spędziliście miło ten dzień. Mam nadzieję, że zrobiłyście sobie coś dla siebie, kochane kobietki. Jeszcze raz, pomimo, że ten dzień już minął dla Was, bo oglądacie to w sobotę, to ja życzę jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Dużo uśmiechu, radości, miłości, czułości do samych siebie, żebyście umiały mówić o swoich potrzebach, sięgać po pomoc, a nie były zawsze takimi Zosiami, Samusiami. I żebyście były po prostu szczęśliwe. Trzymajcie się, buziaczki.